Armia rozwiązana. Tam cały czas walczą. I w porządku. Kuzyn został zabity. Roszczenie. Biskup. A, tego gościa. Dobra, dobra. Widziałem, jak Godfrey bawia się z tymi dziećmi, kiedy Edward próbują popchnąć. Godfrey wie, że jak nastawić drugi policzek, kiedy trzeba. Tak. Pasuje to do bohatera bardziej. Człowiek nauki, wiecie, nie? Święta wojna o księstwo Kastylii. Kto to? Gdzie jest to Kastylia? Gdzie to jest? Właśnie, aż tam. O, ciężko, żebym ja tam pojechał. Ale dużo tam dołączy ludzi. Patrzcie, co się dzieje. Mercia, to wszystko jest tak podzielone. Northumbria w ogóle tutaj. Stąd się nagle tu pojawia Northumbria. Nie ukrywam, że... Przejąłbym to sobie. Northumbria. Jakby to było. Stop. Armia ze Stratfordu jest jako wrogą armię. Teraz tak. Stawmy wszystkie armie. Teraz można wezwać członków rodu. Nie zaakceptuję, ponieważ... Aha, jesteś w innej wojnie. Na razie tyle. Dołączą się. Na razie nie dołączam nikogo z sojuszników jakby spoza tego. Ewentualnie z Irlandii mogę wezwać. Irlandię wezwę. Oj, tutaj Kent. Dobra, to Dover będę oblegał. Dużo wrogich armii tam jest, na górze. Dziewięć tysięcy wojsk po naszej stronie. Dobra, to oblegamy. Czas wojen, nie? Jeszcze Irlandia przypłynie. To już w ogóle będzie. Płynie Irlandia. Twoje dobre maniery są jak winiejący się ocean. Nie mam innego pragnienia, jak tylko mieć cię blisko siebie. Zlebiasz mi, moja pani. Gdzie jakaś wroga armia? Umbryjska. I czekaj, czy pójdzie na moje ziemię? Chyba tak. Musimy przerwać. Pójdziecie z nami? Czy sojusznicy pójdą z nami, czy nie? Pójdą. Dobrze. Czekajmy chwilę. Łapię ich? Chyba tak.
Wybudowano bastiony. Wygraliśmy wojnę. A to nie ta wojna. To jest inna wojna. Dobra. Idę dalej na to Kent. No fajnie, bo jakby oni nie szli za mną, tylko też się rozdzielili. O, znowu Bretonia atakuje. Kolejni złapani. Dobra, teraz może to Kent się uda. Szkoda, że tak za mną biegają, że nie mogę ich wysłać w różne miejsca, nie? Ograniczyć nieistotne wydatki wojskowe. Wojna tworzy pieniądze. No, wiadomo. Teraz tak. Rada. Chciałbym, żebyś zwiększał kontrolę mi tutaj. Kienek dorasta. Okej, okay, genialną filozofką będzie. Po ojcu. Tam trzeba pomóc, ale to zaraz. Jamie nie ma już dłużej na ciebie haka. Zaręczeni mogą wejść w... Oczywiście, że tak. Dobyte, teraz tam lecimy. Chodźcie ze mną. Po kolei będziemy ich tam tłuc. Powstanie chłopskie mam? Zaraz, kiedy? Skąd ja mam powstanie chłopskie? Dlaczego ja nie mam o tym żadnego... Nie wiem skąd jest to powstanie chłopskie. Dobra. Teraz wy. Zaraz. Co ja z nimi nie mogę walczyć? Co tu się dzieje? Nie było moje powstanie. A tu jest jakieś postęp oblężenia. O co chodzi? Jest oblężenie Cambridge. Ja nie mogę tego. Ktoś mi to wytłumaczy? Jakieś armie sobie łażą. Nie rozumiem. Pobór podatków. Ta skrzynia złota. Okej, okay, on wie, że nie wysłałem żadnych ludzi. Ale ty wygrywasz już. Ja mam tutaj wojnę. Wrogi zakon się zrobił. Oselowi wybuchu powstanie chłopskie. Ale ja go nie mogę stłumić? Myślałem, że mogę je stłumić.
Dobrze. To już należy do mnie. Mogę poprosić papieża. Nie. I tyle. Moja armia. Tak, trzeba ją rozwiązać. Armię. Co jest? Ja jestem na sojuszniczym terytorium, nie? Teraz ta grada. Kontrola w hrabstwie. A bo to jest moje teraz, właśnie. Ken przecież trafiło do mnie. Okej. Okay. Ale spoko to wyszło. Bardzo fajnie. Zebard, wolny najemca części mojej ziemi w Hedford, dzięki swojemu skrupulatnemu planowaniu zebrał w tym wyjątkowe zbiory. Chce się ze mną... dobra. Seabird dołączy... Chce wykorzystać część swoich zysków na odkupienie ode mnie kawałka posiadłości. I dołączy do mojego dworu. Niech tak będzie. Dobra. Jest jakaś wroga armia, która płynie do nas? Niestety znów będę musiał wystawić swoją. Przed chwilą ją odwołałem. Aj, proszę. Już uciekają. Idę na tą armię. Maszeruję na nich prosto. Wiem, że to nie moje jakby ten, ale... Teoretycznie biją mojego tego, ale oni zaraz pójdą do mnie, nie? Wolne stanowisko w Radzie. Dobra, senior wygrał wojnę. Z Brytanią, świetnie. Bo go złapał. Ale ja, on go złapał, czy ja? Chyba ja go złapałem teraz. Nie wiem, nie. Kanclerz. Ale mam słabo, jeśli chodzi o radę. Przyczyn naturalnych zmarł mój. Trzeba będzie zaprosić ludzi na dwór. Wypraw ucztę. Nie pretendenci. Zaproś rycerzy może? Zobaczę, może dwór. Zobaczmy, czy mam jakiś gości. Tu jest jakiś gość. O! Myśli Herolda. Niech pretendenci przyjdą. Zaprośmy ich. Dobra. Moja armia tu już wygrała. Wróćmy do Kent. I ją rozwiążemy zaraz. Co to płynie? Neutralna, okej. Okay. Tyle dobrze. Dobra, teraz jest tak. Wojna jedna tutaj. Tu już ta święta wojna. Ta wojna. Jest gorsza Burgundii, nie? Oj, dostaję wciry. Ja nawet tu nie pomogę. Ja 1000 żołnierzy mu wyślę. Za mało. Dobra, goście przybyli. Pokażcie mi ich. Dość dobry wojownik, ale taki... Może tak, najpierw pokażmy. Ma roszczenie do hrabstwa. Przydatne roszczenie do hrabstwa. $270. Mnie na to nie...
A to jest mój, dobra. Co? Ten Seabird. Oczywiście, że tutaj wskoczysz. Teraz jeśli chodzi o kanclerza. Co ja zrobiłem? No miała naukę, a ja dałem ją na mistrza szpiegów. Dobra, ma 11. Nie, to biorę to, bo to jest wasalem moim, nie? To jest mój wasal. I kanclerz teraz. Jak tak, to na razie będzie. Dobra, no coś takiego będzie po prostu. Na razie. Rola się zwiększa, zwiększa. Staramy się przynajmniej. Roszczenie do Akwitanii. Ja to akceptuję, ale nie dołączam do tych. To, co mi tam popłynę, trochę minie. Muszę się skupić na moich tutaj wojnach. I... Cały czas jestem pierwszy, cały czas jestem pierwszy i nikt mi nie... Wszyscy na mnie zagłosowali, nikt nie zagłosował na kogoś innego w ogóle. O, jest dobre. Wrogowie opuścili jedną wojnę. To bym chciał zdobyć. Ale. No mam trochę tych roszczeń tutaj, nie? Northumbria też mogę wypowiedzieć wojnę? No nie, Northumbria nie. Nie zaakceptuję tego. Żyły handlu, kultura anglosaska, saska. Ale co tu? Musiał? Ma większą siłę militarną ode mnie? Okej. Okay. Dobra. A propos siły militarnej, myślę, że mogę zwiększyć tę wielkość do 3. Dobra. I myślę, że będę mógł, bo niedługo, ja już mogę poprosić papieża o pieniądze chyba. Grudnia. Ok, jest październik. W porządku. To zdecydujemy się teraz na Berkshire. Wypowiemy jej wojnę. Albo nie. Jasny wasal niby, nie? Pomyślmy. Nie, tą Northumbrię bym chciał całą. Wypadek. Przeprosiny, które wygłasza Grunhilda brzmią autentycznie, ale błąd wykazuje niemal niedorzeczny. Widzisz, mój seniorze. To była po prostu kwestia wysłania niewłaściwego listu przez niewłaściwego posłańca.
Każdy popełniał błędy. Każdy popełniał błędy i mam na nią haka. Pierwszy do królestwa tej Anglii, nie? Jestem. Czekamy jeszcze. Co? Z rodu Lincoln. Ma na mnie jakiegoś haka. Z rodu Lincoln należysz pod... No to jest moja wasalka, nie? Tak. Studiowałem język staroangielski przez wiele księżyców. Osobiście napisałem ten list używając tego języka. Zna staroangielski? Imponujące. Król Xian to jest Irlandia, nie? Tak. Świetnie. Dobrze. Powolutku czekamy i trzeba będzie pomyśleć, za ile będę mógł znowu wypowiedzieć wojny i kiedy ten rozejm się skończy, nie? Zakrwawione szmaty w ronie pióra, dziwnie pachnące mikstury. Jest to dowód przedstawiony mi przez grupę wieśniaków z Herefordu, mający udowodnić, iż Elfrika praktykowała czary. Ten dowód nie jest, jest jedynie poszlaką, uwolnić ją. Musi spłonąć. Nie, no jesteśmy człowiekiem nauki. Przydałby mi się nowy dorasta. Ho, ho, ho! A to nauka, ale... Likiwa myślicielka, szaleństwo. Uwolnić ją. Jak idzie gra? O, no różnie. Raz tak. Tu ciężko jest powiedzieć, nie? Jak to tak normalnie idzie. Siostra zmarła z powodu choroby. O, Mercja. To chwitce. Też by się przydało to wziąć, nie? Pomyślmy. Jeszcze chwilę poczekamy. Nowy władca, więc sojusz. To było? Kiedy mogliśmy? 972, za rok dopiero. Poprosić papieża. No ale dobra. Jak już tutaj jesteśmy w takiej sytuacji... chcę armię. Mam. W sumie jestem w stanie zaciągnąć 1500 żołnierzy ponad. Zaraz mi się armia cała. Jeszcze poczekamy chwilę. Nowy atrybut zarządzania. O! Środki obronne. Cięcie kosztów. Środki obronne. Dobra, i myślę o tym, żeby zacząć wypowiadać wojnę. Roszczenia. Do całego księstwa. Upowiem wojnę. Wezwijmy członka swojej dynastii. Zaprosimy Irlandię. Zaprośmy naszych w ogóle ludzi. To jest ich senior, więc nie mogą. Dobra. Teraz chciałbym wezwać jeszcze sojusznika do wojny. Poproszę o Irlandię. I poproszę o Bawarię.
No, to będzie. Teraz tak. Zbierają się wszyscy. O jeź. Coś wspaniałego. Nie to chciałem kliknąć. Baronia Oxford i Reading. O, i tu jeszcze 2700 idzie. Patrzcie, ilu ich idzie. To będzie szybka wojna. Dobra, idę tam pomóc. Po im może zdążę. Trudem przypominam sobie, jak wyglądało moje życie, zanim Henryk wyznała mi miłość. Słabe mi to, ale też jestem przytłoczony jej uwagą. Tęsknię za ciszą i spokojem. Mimo tego ona za swoje oddanie zasługuje chociaż na pocałunek. Nie, zauroczenie to zakończy się dzisiaj wraz z zachodem słońca. Ja nie chcę, ja nie mam żadnego romansu. Co oni mi tutaj? Pociecha z przyjaciółki. Niewiele. Wulfrun i jej towarzystwo. Miła skocznia. Okej. Okay. Tak, to Wulfrun jest przyjaciółką od dziecka z nami. Stres mi spadł dzięki temu. Więc fajnie. Dobra. Powiedzieliśmy wojnę o księstwo całe. Teraz trzeba to ich oblegać. Wojna Wyszehradu? O jeź, tak daleko mi chcecie? Zakończono oblężenie Berkshire. Wraz z... okej. Okay. Kompetentna negocjatorka, moja córka. Idziemy pomóc, bo widzę, że się wojna szykuje tutaj. Antinot, moja znajoma, umarła. Oxfordshire pod moją kontrolą. Kolejna bitwa. Zaręczeni mogą wziąć... Tak, ty byłeś tym... z Christine, nie? Królowej Christine syn, tak. Dobra. Raz, dwa to przejmiemy. Odbudowujemy to, co mój prapradziadek miał. Czyli Anglia. Świetnie. Odziedziczenie Królestwo Anglii. Co? Wojna kończy się bez rozstrzygnięcia. Ponieważ... Królowa zmarła ze starości. Okej, więc Anglia należy do mnie. Udało się. Anglia należy znowu do mojego rodu. Świetnie. Teraz wedle kompetencji rozdajmy to wszystko. Imisz szpiegów. Od kiedy? To jest spolszczenie. Jest to spolszczenie. Ze Steama. Adele jest uzdrowicielką. Adella. Spacja na razie. Twój wasal książę jest twoim nowym zastępcą. Ty? Ale ty nie jesteś moim w ogóle synem. Mój syn będzie. Okupu zażądajmy. Wyznaczmy następcę. Mogę wyznaczyć swoją córkę, mojego syna, królewicza 13-letniego może. To będzie mój następca.
Dobra. Anglia wróciła do mnie. Świetnie. Szkoda tylko tutaj tego w środku, tej dziury, co mamy. Dobra. To, co teraz trzeba zrobić, to rozwiązać armię. Poprawić kontrolę w hrabstwie przede wszystkim. Oxfordshire, tam była największa wojna. Teraz, uzdrowicielka widziałem, że była, nie? Dworzanie. Pokażcie mi, to pewnie naukę trzeba dać. Phoenix 2-4, siemaneczko, dzięki bardzo za followka. Zielarka i cudotwórczyni. Zrekrutuj na dwór. Owen 8911, siemaneczko, dzięki bardzo. I teraz tak. Nie sukcesja, co ja robię? Dworzanie. Twoje urzędy dworskie. Pokaż mi, czy ty jesteś medykiem? Początkujący medyk, niby jesteś. Ale wolę chyba ją tutaj dać. Adela. Tyle nauki ma, że... Dobra. Teraz, jak już jesteś moim... Adela jest moim dworzaninem. Ty też w ogóle męża ci znajdę, nie? 53 lata. Ojej, trochę się spóźniłem z tym mężem. Masz Walijczyka, dostaniesz. Teraz Adela, masz 45 lat. Znajdźmy ci męża, który też jest dobry w nauce. Markward. O, ty, jesteś bystry. To tak, żeby była na przykład szansa na dzieci, jakby się dało. Tego nie, dobra, no to lecimy tak. O, mój rycerz 60-letni. Ło, to tu już too late będzie. 25-letni, aha, Sebert, zarządca był, nie? O, z tą francuską. Świetnie. Mój syn, to wiadomo. I mój dworzanin. Okej. Tego Holendra sprowadzimy do siebie. W porządku. Zadbaliśmy wreszcie o dwór. Siemano Szotu. Zadbaliśmy wreszcie o dwór i teraz tak. Następnym naszym celem, myślę, że no ta Walia, która jest podzielona, warto by to. Zobaczcie, jak oni są podzieleni. Ale to najpierw poprawmy kontrolę u nas. Poprawmy kontrolę. To jest mega potrzebne. Adela nie jest już nadwornym medykiem? O jest, co ja zrobiłem? Wziąłem Adelę. I ją wydałem za... Och, na inny dwór ją wydałem przecież. Mam łowczego? O, nie wiedziałem, że mam łowczego. Jamie. Jeżeli mam następcę, to przejmuję. A jeżeli nie mam, no to koniec. Wystawione armię? Jakie wystawione armie? Już nie mam. Nie rozwiązałem armii. Teraz jest rozwiązana armia. Dobrze. Mogę poprosić papieża. Okej. Okay. Jak Winchester teraz jest? Jak w ogóle Southampton? Nawet jest rozbudowane. Czyli tu się nic nie zepsuło. Winchester, Stonehenge tutaj mamy, nie? Uhuhuhu.
Patrzę, co rozbudować teraz. Mury i wieże tutaj, bo tu mnie często napadają. Tu to w ogóle zaczniemy od pola. O, chwała jest moja powszechnie znana. Dobrze. Dobrze, niech tak będzie. Niech jest znana. Czy mam jakieś mody? Nie. Jeśli będę potężniejszy od Fryzji, mógłbym myśleć, żeby zawalczyć z nią. Mąż mojej przyjaciółki, którym jest królewna Ethel, wysunął skażenie. Królewna Ethel i jej kochany Ethelwulf, Eldwulf mieli pozamałżeński romans. Bezbożny ideał. Syn księcia Haralda. Holender. Mój wasal i przyjaciel. Nie no. To jest moja przyjaciółka. Wiadomo, religijność mi spadnie, ale... spadnie, ale no. Aha. To nieźle. Okazało się, że... chyba więcej było tych. Można przyznać wasali prawowitemu seniorowi. Przyznaj wasala. Czekaj, co? Żeby dać... Czyli królewna Etelit, zostaniesz wasalem tej. Ale czy to warto? A tutaj hrabina księcia z Wessexu. Przyznajmy, bo to są prawowici wasale. Tak, zróbmy to. Dobra. Teraz, czy... tutaj... zaangażowanie małżeństwa wchodzi w grę, nie wchodzi w grę. Malbę do końca trzeba by było. Wypowiedzenie wojny. Nie byłoby głupie, żeby tam wypowiedzieć wojnę i dokończyć ich. To kto to jest? Nordycka jakaś kultura. No i stamtąd by przyjechali. Tutaj. Święta wojna o królestwo. O królestwo Alby. Bo nie Irlandii, nie? O Alby chcemy. Ale mam za mało pobożności na świętą wojnę. A jeżeli to była święta wojna o księstwo, to jest... stać mnie. I jeśli to jest święta wojna, możemy wezwać sojusznika. Na pewno Irlandię, bo będą raz dwa. Irlandia będzie u mnie raz dwa. Ethelid mogę ją uwięzić, nie chcę tego. Teraz armia. Chcemy punkt zbiorny dać tutaj. Tutaj chcę wystawić armię. No dobra, coś mi... zapomniałem usunąć tych. Burzliwe czasy dla Hrodfordu. Napływają kolejne raporty opisujące statalny fan. Rozwiąz problem osobiście. Tak. Skrupulatne zarządzanie. Stop. Ty... nie musisz nigdzie iść. Zostań tu.
pod ciebie. Ciebie chcę rozwiązać. Tak. Zapał do nawrócenia. Nowo nawróceni ochotnicy. O! Mimo kiepskich umiejętności arcybiskupa. Innych sojuszników nie wzywamy do wojny. Gdzieś tu jakieś przypływają? Nie. Wulfmer dorasta. Wykwalifikowany taktyk i inżynier wojskowy. No, czyli dobrze, że się tam na tym dworze było. I teraz są małżeństwem z... Ty byłaś? Tak, irlandzka. To była córka tego Irlandii. No to teraz to zapieczętowało jeszcze bardziej. To mówicie, że ja to przegrywam? Nie, to nie jest ta wojna, to jest ta. To jest na razie na zero. Okej. Okay. Więźniowie schwytani podczas oblężenia. Na razie nic z nimi nie robimy, bo ci więźniowie są mi potrzebni. Królowa jest brzemienna. Ty i ja powinniśmy być przyjaciółmi, a nie wrogami. Proszę, przyjmij ten dar w zamian za podpis na traktacie o wzajemnej życzliwości. Czekaj. Kto chce ze mną rozejm napisać na 10 lat? Pamiętasz może, jak nazywa się on to na polszczenie na Steam? Po prostu, spolszczenie. Czekaj. Oczywiście, że będzie. Oni boją się mnie już, chcieli podpisać rozejm. No to jest dla mnie ok. Podpisanie tego rozejmu. Marszałek wywarł wrażenie pana jazd. Kurde. Najeźdźcy z Reykjaviku. Co? Daleko. Armia. Jamie jest uznanym medykiem teraz. Wolne stanowisko w rady, kanclerz nowy. Jak zakończę to oblężenie, postaram się na dół jechać jednak. Pogonić tę armię z Reykjaviku. Jedni tutaj, a jedni tam. Twój syn jest nowym... O, jest prawowitym zastępcą nowym. Świetnie. Dziecko. Okej, ktoś chce mojego gościa na dworze zabić. Tego wulfa. Spiskowy zdemaskowany. Okej.
Wiemy, kto robił spisek? Dobra, idziemy tam. Następne atrybuty. Stopień uzupełnień poborowych plus 100%, tak. To mi się teraz przyda. Główny dziedzic nie należy do dynastii. Co, zmieniło się już to? Przed chwilą należał. Przed chwilą należał. Państwo, sukcesja, wyświetl wybory. Teraz on. Mój syn jest trzeci. Zmienimy to. Czemu Irlandia nie pomaga? Co jest? Irlandia? Ona nie... Dobra, wezmijmy jeszcze Bawarię do... Może tak, jeszcze tego, arcykróla z Irlandii. No pobili mnie, bo... Ja wiem, że to nie jest ich najazd. Ale myślałem, że mi pomogą. Dobra. Książę Lofheim nie jest dłużej twoim łowczym. Bo co? Bo zapił się na śmierć. Szkoda. Nie mam już łowczego. W ogóle marszałek teraz nowy. Cedric. Ty. Co z moim zarządcą? Ty miałeś być zarządcą. Nie mogę wyrzucić do 3 grudnia. 3 lata. Szkoda, bo tamten byłby lepszym zarządcą. No okej. 2800, ale co, odpłyną? Miejmy nadzieję. Nie, oni są tutaj. 1900. Idziemy tam.